wśród swoich znajomych kolegów powiedziałem, że chcę być strongmanem, no to się ze mnie śmiali. No. Ze mnie się śmiano w głowie, że ja gdzie? Do tych telewizji? No przecież wtedy nie było internetu, nie było YouTube'a, nie było nic takiego. Jak ja chodziłem i powiedziałem, że ja chcę być, no to, no, że ja chcę być strongmanem, tak, tam w telewizji, tak, no gdzie? No gdzie? No przecież ty się nie nadajesz. No tam są chłopy takie, ty jesteś jeszcze mniejszy, no nie masz tyle siły i gdzie ty tam? No jak ja zobaczyłem w telewizji, że Jarek Dymek dźwiga ciężary i wygrał samochód, to ja zwariowałem. Jak zobaczyłem, że on wygrał samochód, to ja zwariowałem. No mówię, no nie dosyć, że robią to, co lubię, a ludzie ich podziwia, są zajebiści, wielcy, bo wiesz, wtedy był kurs wielkiego chłopa i gość wygrał samochód, a nie dyplom jak w kulturystyce. No to ja zwariowałem, ja od razu chciałem to robić.